Ostatnie dni spędziłem na tym łóżku bardzo dużo czasu, bardzo dużo myślałem, bo stała się rzecz, przez którą nie chciało mi się nagrywać filmów, nie chciało mi się wychodzić z tego pokoju. Zły czas. Myślę, że mogę wam już o tym powiedzieć, nie żyje Bartek. Parę osób z tego kanału mogło go znać, paru nie. Graliśmy z nim często na streamach. Pomagaliśmy mu, zbieraliśmy pieniądze dla niego, lecz nie udało się, nie jest już z nami. I właśnie w dzisiejszym filmie chciałbym porozmawiać z wami o tym, o czym myślałem, co się wydarzyło w sumie w mojej głowie, moje przemyślenia, miałem moje rady, nie wiem po prostu jak to, po prostu chcę się wygadać. Chcę się do was wygadać, trochę wam powiem, więc jak nie chcesz tego oglądać, to wypiję. Będzie wulgarny film, będzie wszystko wypiłkane, więc możesz to pokazać, chłopie, swoim dzieciom, mamie, tacie, babci, w szkole możesz puścić. Zapraszam. Więc mordeczki, na początku chciałbym wam powiedzieć, że ten świat jest... Ale to jest strasznie sprawiedliwy po prostu, że... zadaję sobie pytania sam do siebie, dlaczego osoba, która po prostu nic nie zrobiła temu światu złego, nie chlała, nie ćpała, nie jarała, umiera. Umiera po ciężkim czasie, można powiedzieć, że no, po walce z chorobą przegrywa tą walkę, a takie niektóre które chleją co tydzień w jakichś klubach, staczają się, w ogóle się nie szanują, co też tyczy niektórych dziewczyn, nie wrzucam wszystkich do jednego worka, żeby nie było. Takie śmiecie żyją bardzo długo i dla mnie to jest niesprawiedliwe, że właśnie no, dobry chłopak odchodzi od nas, a zostają takie gnidy. I to jest dla mnie bardzo niezrozumiałe, tak samo jak zazdrość, nienawiść, sztuczność. Jak teraz patrzycie na YouTube'a, to ja widzę same clickbait, same dramy się kręcą. Nie jestem z tego dumny. Z tych moich filmów też nie jestem dumny, że chcę się wybić w sposób, że będę nagrywał jakieś dramie wymyślonej przez Freeza czy tam Błyńskiego. To jest po prostu... Myślałem bardzo długo, jak się zabrać do tego filmu. Ale robię sobie wyzwania, sam sobie wyzwania sobie robię, żeby zmieniać się, pokazywać tutaj, na tym moim kanale prawdziwego siebie, nie robić niczego pod publikę, bo widzicie jak to wygląda na moim kanale, 70 wyświetleń, 2 miliony, 2000 wyświetleń i to jest, co jest pod publikę, to widać, gdzie są wyświetlenia, co jest ode mnie, widać jak mało jest wyświetleń, jak mało osób mnie ogląda. To też trzeba powiedzieć, mało osób mnie ogląda, jeszcze nie jestem jakimś... Ale to się zmieni, myślę, bo będę dążył do tego, więc jak mnie zobaczysz, pobiję mordę po zdjęciu, pozdro. A tak wracając, to chciałem wam dać taką radę, że starajcie się zmieniać. Ja od paru dni zaczynam serię, już taką kompletną przemianę siebie. Mam zdanie innych. Kiedyś naprawdę w gimnazjum pod leżało, żeby być w centrum uwagi klasy. Bardzo. I ci, co mnie znają, wiedzą, że zawsze chciałem być w centrum uwagi. A ten już tak mogę siebie nazwać. Sprzed paru lat, sprzed 3 lat, 4. Chciałem być w centrum uwagi. A jak przychodziło co do czego, to się sądziłem, więc. Teraz jest zupełnie inaczej, trochę charakter mi się zmienił. Jak zapytacie moich najbliższych, to powiedzą wam, że jestem hamem. Taka jest niestety prawda. Bardzo się zmieniłem przez... Może nie ludzi, którzy mnie otaczają, ale przez to po prostu jaki jestem, no. Ale najważniejsze jest to, że jestem sobą i teraz mam naprawdę. Teraz, odkąd robię wam filmy, streamuję, to co o mnie ktoś powie, czy ktoś się z mnie śmieje, bo wiem, że to trafia do publiki i ci, co chcą to usłyszeć, co mówię i robię, to zobaczą, wesprzą, a ci, co będą chcieli styrać, to styrają, ale naprawdę, nie o tym jest ten film, ale chciałbym naprawdę z wami pogadać szczerze, że
Mamy jedno życie. Nie wiemy, co jest po śmierci. Spróbujcie sobie pomyśleć tak przed snem. Najlepiej. Przed snem sobie sen. Co jest po śmierci? Co się dzieje po śmierci? Mordeczki. Mamy życie jedno. Ja chcę przeżyć to jak najlepiej. Zrobić jak najwięcej dobra się da. Robić to, co kocham, czyli właśnie filmy, czyli się rozwijać w moich pasjach, zainteresowania i nie przespać życia. Nie przespać życia. Przez ten tydzień i przez tamten naprawdę to, co chciałbym powiedzieć, jest może głupie, ale wstaję rano i chce mi się żyć. A nie, że przestaram budziki co chwilę, tylko po prostu wstaję i działam. Wiecie, o co chodzi. Nie zamulam już na tym łóżku, tylko cały czas teraz próbuję coś robić. To jest naprawdę bardzo ważne, mieć jedno życie i szanujcie to życie. W żadnym wypadku nie próbujcie sobie zrobić krzywdę, jak coś wam nie wyjdzie. Z każdej sytuacji da się wyjść, z każdej. Nawet z najgorszego gówna po same pachy, po same uszy da się wyjść. Odbieranie sobie życia, to tak już w ogóle powiem kompletnie tak inaczej, to jest dla mnie największa głupota. Ponieważ z każdej, ale to każdej sytuacji życiowej da się wyjść na prostą. I nie chodzi mi o to, że na prostą, że linia życia ci będzie prosta, nie będzie sobie skakało jak góry w Zakopanem, tylko będzie po prostu, w każdej chwili może być wszystko dobrze. I to jest takie, moje, nie wiem, motto? Nie wiem jak to powiedzieć, ale no... Ja jestem człowiekiem takim, że chcę przeżyć jak najwięcej, zrobić jak najwięcej, pomóc jak najwięcej osobom. Zrobić właśnie dużo, dużo wspaniałych rzeczy. No i w sumie moim marzeniem zawsze było bycie tym youtuberem. Może nie do końca pajacem internetowym, tylko youtuberem właśnie. Jak zapytacie mojej mamy, to nie chciałem być nigdy lekarzem, strażakiem. Zawsze chciałem rozśmieszać ludzi. Nie wiedziałem, że będę miał kiedyś kanał na YouTubie. Kiedyś z ziomkiem siedziałem i powiedziałem: mordo, ja zostaję youtuberem. Nie wiem, chodziłem wtedy do 5 klasy. Poszedłem chłopie nagrać telefonem telewizor, jak grałem w Minecrafta. Wziąłem o 15 łapek w górę. I bałem się strasznie. Tak by co mnie ktoś powie. Ale teraz z tym filmem się myślę, że wszystko się zmieni. Naprawdę, doceniajmy to, co mamy. Ja, może po mnie tego nie widać, ale dużo przeżyłem w swoim życiu. Naprawdę, nie jestem jakimś nauczycielem, policjantem, żeby wam śmieci, co często gadają ludzie śmieci. Nauczyciele, policjanci na tych specjalnych lekcjach gadają śmieci po prostu. Nie chce się ich tak, nie chce się tego słuchać, ale naprawdę. Nie będę wam mówił, co przeżyłem, może kiedyś wam powiem, ale popatrzcie na mnie, no. Co mnie może w życiu boleć, jak siedzę w domu, w nowym wybudowanym domu, który nawet nie ma roku. Siedzę w pokoju, gdzie mam komputer za 3000, stanowisko łącznie, nie wiem, za 6000. I pomimo to dalej nie jestem spełniony, bo... No właśnie, bo dlaczego? Mam wszystko, co chcę, może się nazywać jebanem, ale naprawdę... To co mam, to nie dochodziłem do tego przez kieszenie rodziców, tylko też w dużej mierze ja sobie zbierałem na to, co mam. Nie hajsu na alko, na szlugi. Z wapowaniem była krótka przygoda, ale zawsze mi się to nudziło, bo byłem od małego wychowywany, że to jest WB. Niedobre. Sprzedawałem to zawsze po miesiącu jakoś. I szczerze, nic więcej nie chcę powiedzieć w tym filmie. Trzy filmy tygodniowo, to jest challenge do końca roku. Trzy filmy tygodniowo. Jak nie będzie, to jestem frajer i pizda. Tyle mordeczki, tyle. Naprawdę nie spodziewałem się, że śmierć młodego człowieka, którego znałem, może wzbudzić we mnie tyle emocji złych, dobrych, tyle przemyśleń. Oczywiście pewnie nie powiedziałem wszystkiego w tym filmie, co chciałem powiedzieć, bo to nie da się. Ja, żeby nagrać ten film, półtora tygodnia myślałem, jak co wam powiedzieć, a teraz na spontanie lecę. Ale takiej prawdy, szczerości myślę, że też jest potrzebna od mojej strony, więc
Trzymajcie się ciepło. Cześć.